Tym pięknym ujęciem na cudownie pachnące bzy, czego niestety nie czujecie, ale uwierzcie, pachną wspaniale. I tym ujęciem na klucze, które są gotowe tutaj do wejścia do tego mieszkanka, które wyremontowaliśmy, chciałbym Wam przedstawić, jak to teraz wygląda. Patrzmy wszystko po kolei. Taki oto będzie finał naszego, no już prawie rocznego remontu, ale tylko dlatego, że przez pół roku go nie robiliśmy. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że się Wam to wszystko podoba, że już taka delikatna aranżacja może nie jest do końca idealnie wiejska, ale myślę, że jest ok. Sprowadza się tu wieśniara z miasta, więc na pewno, ale to na pewno dużo więcej fajnych treści już z tego mieszkanka zobaczycie na jej kanale, więc subskrybujcie Wieśniara z miasta. Linka znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Myślę, że warto, bo Wieśniara też fajne filmy robi. I na pewno z tego mieszkanka wiele nieraz tutaj filmów będziemy mogli obejrzeć. Jeszcze zajrzymy do łazienki, bo tam też dziewczyny zaaranżowały, dołożyły dywanik. Jest naprawdę przyjemnie. Tak to teraz wszystko wygląda. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba wynik tego remontu. Jak to wszystko tutaj zostało zrobione. Oczywiście pewnie jeszcze zrobimy nagranie, jak już tutaj będzie tak naprawdę urządzone w pełni, czyli zagospodarowane różnymi sprzętami. Będą na pewno jeszcze półki domontowywane, ale chcieliśmy już powoli wypuszczać te filmy dla Was, żebyście zaczęli co jak. No i na pewno czeka nas jeszcze najfajniejszy myśl. I na pewno czeka nas jeszcze, myślę, że najfajniejszy z tych filmów, czyli metamorfoza przed i po. Jest Agatka za oknem. Pewnie przyjmuje gratulacje od jakiegoś widza. Taki żarcik. Moi drodzy, uciekam. Mam nadzieję, że ta nasza robota, którą tutaj zrobiliśmy, się Wam podoba. Czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekaw, oczywiście na wszystkie odpowiem. Pa!